jak czaruje czarownica, to jest wielka tajemnica. Weźmie kłębek pajęczyny, 3 kropelki smoczej śliny, sproszkowane 4 muchy, szczurzy ogon, krew ropuchy, język sowy, dziób puszczyka, trawę z grobu nieboszczyka. Wszystko zmiesza, zagotuje, piękne jabłko zaczaruje. Tak naprawdę taką magię na potrzeby lecznicze, domowe znała każda kobieta. To była wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Czarownice mogły w jedzeniu i piciu zadawać jakiemuś człowiekowi tak zwane malce, w naszym rozumieniu krasnoludki. I one są nawet opisane w niektórych aktach procesowych jako małe ludziki w czerwonych czapeczkach, które wchodzą do środka człowieka i powoli wyjadają jego wnętrzności, aż ten całkowicie wyschnie. Nie tylko samo zawarcie pewnego aktu z diabłem, ale również zgoda czarownicy na stosunki seksualne z diabłem, co było bardzo istotne. Na sabat czarownica nie musiała udawać się fizycznie, a mogła udać się tam jedynie w swojej postaci astralnej. Faktycznie, przygotowując tą wystawę, odkryłam sobie kilka cech czarownicy. Początek lat 2000 to chyba był, zdarzył się taki proces w Polsce zresztą, gdzie sąsiad oskarżył swoją sąsiadkę o to, że ona zaczarowała krowę i ta krowa nie daje mleka. Uznawano, że dzieci poczęte w te szczególne dni są już naznaczone jako właśnie istoty demoniczne, tudzież czarownice. Jeżeli była w stanie utrzymać się na wodzie, to oczywiście była czarownicą, bo woda jako żywioł czysty nie przyjmie złego. Czarostwo to nie jest rzecz, która się wydarzyła naprawdę, autentycznie. Mamy tego świadomość. To jest coś, co wydarzyło się w ludzkiej świadomości, mentalności i tylko na tym poziomie funkcjonowało. Kobiecość w eterze. Zapraszam, Ola Wójcik.